Kosmos to wyjątkowo wrogie miejsce. Gdybyś miał wyjść na zewnątrz statku kosmicznego, takiego jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czy znalazłbyś się na świecie z małą bądź żadną atmosferą, takim jak na przykład Księżyc czy Mars, bez ochrony skafandra kosmicznego, to wydarzyłyby się następujące rzeczy. W pierwszej kolejności, z powodu braku tlenu, prawdopodobnie straciłbyś przytomność w ciągu zaledwie około 10-15 sekund. Jednak ponieważ nie ma ciśnienia powietrza, które utrzymywałoby krew i płyny ustrojowe w stanie ciekłym, płyny te zagotowałyby się. Ponieważ proces wyżenia spowodowałby szybką utratę energii cieplnej, płyny zamarzłyby, zanim zostałyby całkowicie odparowane. Proces ten może zająć od 30 sekund do 1 minuty. Tak więc astronauta David Bowman w filmie 2001 Odyseja Kosmiczna mógł przeżyć, gdy wysunął się z kapsuły kosmicznej do śluzy bez hełmu kosmicznego i przywrócił ciśnienie w śluzie w ciągu 30 sekund. Idźmy dalej. Twoje tkanki, skóra, serce i inne narządy wewnętrzne. Te rozszerzyłyby się z powodu wrzących płynów. Jednak nie eksplodowałyby, jak to przedstawiono w niektórych filmach science fiction, takich jak Total Recall. Ponadto wszystko będziesz musiał stawić czoła ekstremalnym zmianom temperatur. W świetle słonecznym 120 stopni Celsjusza, a w cieniu minus 100 stopni Celsjusza. Dodatkowo byłbyś narażony na różnego rodzaju promieniowanie bądź naładowane cząstki emitowane przez Słońce, zwane wiatrem słonecznym. Gdyby tego było mało, możesz zostać uderzony przez małe cząsteczki pyłu lub skał poruszające się z dużymi prędkościami, tak zwane mikrometeoroidy, bądź orbitujące odłamki satelitów czy statków kosmicznych. Z powodu pierwszych trzech wymienionych rzeczy umarłbyś szybko, prawdopodobnie w czasie krótszym niż 1 minuta. W filmie Misja na Marsa jest scena, która realistycznie pokazuje, co by się stało, gdyby skafander kosmiczny astronauty gwałtownie stracił ciśnienie i został wystawiony na działanie przestrzeni kosmicznej. Dlatego, aby chronić astronautów, agencje kosmiczne opracowują skomplikowane kombinezony kosmiczne. Ach, kombinezony kosmiczne. Jaką przeszły one drogę, by wyglądały jak obecnie? Kombinezony noszone przez astronautów podczas misji Crew Dragon cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Futurystyczne kombinezony lotnicze noszone przez Daga Harleya i Boba Menkena wyglądają zupełnie inaczej niż nieporęczne, pomarańczowe kombinezony noszone podczas ostatniego startu astronautów z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie. Hełmy są drukowane w 3D, a rękawice reagują na ekran dotykowy. Lecz ich główny cel pozostaje ten sam – chronić członków załogi przed dekompresją, podczas której z kapsuły uchodzi powietrze. Kombinezony zapewniają również astronautom wystarczającą ilość tlenu i regulują ich temperaturę. Łącze komunikacyjne i powietrze do oddychania są dostarczane przez pojedynczy kabel pępowinowy w siedzeniu, który podłącza się do kombinezonu. Kombinezony Starman, jak je nazwano, są wykonane z jednego kawałka i dostosowane do potrzeb astronauty. Ich wygląd został wymyślony przez hollywoodzkiego projektanta kostiumów José Fernandeza, który pracował przy filmach Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów i Batman kontra Superman Świt Sprawiedliwości. Ale zostały zaprojektowane do użytku wewnątrz kapsuły SpaceX, znanej jako Crew Dragon, i nie nadają się do użytku na spacerach kosmicznych. Gigant lotniczy Boeing ma również kontrakt z NASA na przewóz astronautów na stację kosmiczną w ich statku kosmicznym CST-100 Starliner. Opracował kombinezon ciśnieniowy, który ma chronić astronautów podczas kluczowych faz startu i ponownego wejścia na orbitę. Kombinezony Boeing Blue są o około 40% lżejsze niż poprzednie generacje skafandrów noszonych przez amerykańskich astronautów i bardziej elastyczne. Zawierają różne warstwy wewnętrzne, aby zapewnić astronautom chłód. Kombinezon ma również rękawiczki czułe na ekran dotykowy, dzięki czemu astronauci mogą pracować z tabletami w statku kosmicznym. Miękki kask, przypominający kaptur, wyposażony jest w szeroki wizjer z poliwęglanu, który zapewnia pasażerom Starlina lepsze widzenie peryferyjne podczas podróży w kosmos i z powrotem. Zamki błyskawiczne w okolicy tułowia ułatwiają astronautom wygodne przejście z pozycji siedzącej do stojącej. W październiku 2019 roku NASA podzieliła się zbliżeniem na dwa kombinezony nowej generacji dla programu Artemis. W ramach tych wysiłków NASA będzie dążyć do powrotu astronautów na Księżyc do 2024 roku.
za pomocą statku kosmicznego Orion przygotowywanego przez agencję. Jeden z kombinezonów nosi nazwę Orion Crew Survival System i jest porównywalny z kombinezonami używanymi przez SpaceX i Boeinga. Przypomina on tak zwane kombinezony dyniowe używane przez astronautów promów kosmicznych, ale jest lżejszy. Drugi kombinezon, zwany Exploration Extravehicular Mobility Unit, jest przeznaczony do noszenia na powierzchni Księżyca. Jest znacznie grubszy niż skafandry ciśnieniowe przeznaczone do noszenia wewnątrz statku kosmicznego. Wynika to z faktu, że musi on chronić użytkownika przed ekstremalnymi temperaturami poza ścianami statku kosmicznego. Jest on również zaprojektowany, aby zapewnić osłonę przed mikrometeorytami i innymi małymi cząstkami kosmicznymi. Pod tymi względami jest on podobny do kombinezonów używanych wcześniej do spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Istnieją dwa kombinezony używane do spacerów kosmicznych na ISS. Jednym z nich jest rosyjski typ Orlan, który po raz pierwszy został użyty w grudniu 1977 roku. Jest on jednoczęściowym skafandrem kosmicznym. Otwiera się go jak drzwi lodówki, umożliwiając astronaucie wejście do środka. Kombinezon Extravehicular Mobility Unit, przygotowany przez NASA, został wprowadzony w 1981 roku i jest drugim kombinezonem używanym na stacji kosmicznej. W przeciwieństwie do Orlana, EMU składa się z oddzielnych części, z dolną i górną połową. Ten półsztywny kombinezon zapewnia około 8,5 godziny podtrzymywania życia użytkownika na zewnątrz stacji kosmicznej w próżni kosmicznej. Astronauci podróżujący do ISS trenują w obu kombinezonach. Kombinezon noszony przez astronautów Apollo na Księżycu był również nazywany EMU, choć różni się od nowoczesnego projektu. To wynik wielu lat rozwoju. Od czasu pierwszego spaceru kosmicznego kosmonauty Aleksieja Leonowa w marcu 1965 roku kombinezony kosmiczne przeszły długą drogę. Kombinezon Leonowa nadmuchał się po wyjściu w próżnię tak, że jego ręce wypadły z rękawic. Dopiero po wypuszczeniu powietrza z kombinezonu, co naraziło kosmonautę na ryzyko śmierci, udało mu się wrócić do wnętrza statku kosmicznego. I to już wszystko w